8 rok z rzędu robimy zawody, praktycznie z roku na rok nam się coraz więcej chętnych zgłasza. No przyjechali w tym roku w ogóle z daleka też, bo z Gorzowa, ze Świebodzina, z Kościana, ze Wschowy. Także no jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Jakie konkurencje dzisiaj wystartowały? Zrobiliśmy taką pokazową tylko w kategorii dzieci z rodzicami. Była kategoria kobiet amatorek, kategoria amatorów. No i teraz dopiero się rozpocznie kategoria Open. To będą mogli startować też zawodnicy, którzy kiedyś startowali na Mistrzostwach Polski czy Pucharze Polski. No a są tutaj trzy osoby, które już startowały. Między innymi z karnej Krzysztof Molicki. I zobaczymy, jak mu pójdzie tutaj. Open na lewą rękę to będzie miał parę minut. Tutaj po eliminacjach będą trwały jeszcze zapisy. Tutaj wygrał Maciej Karczmarek. W kategorii amatorów startował mistrz świata w trójboju siłowym ze Wschowy. No zdobył tutaj trzecie miejsce, bo to jednak są dwie różne dyscypliny, ale siłę ma i jest, że tak powiem, mały diament, który trzeba szlifować i wygra w przyszłości te zawody na pewno. Wygrał ponoć pan Cukier. Tak, Grzegorz Cukier tutaj już wygrywa chyba 6 lat z rzędu. Drugi był Marcin Kaczmarek, który wcześniej, zanim Grzesiu się pojawił, wygrywał tutaj. No i trzecie miejsce właśnie miał ten Krzysztof ze Wschowy. Panie Wiesławie, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, pamiętam chyba z 7 lat temu, powiedział pan, że UKS Traktor zaczyna raczkować. Jak dzisiaj wygląda klub? Ogólnie w klubie mamy mało ludzi, ale mamy dobrych ludzi, bo jak pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski miesiąc temu w składzie czteroosobowym, to przywieźliśmy 6 złotych medali i jeden srebrny. To jest dobrze, jak na taką małą ilość zawodników, to jesteśmy zadowoleni. Zawodnicy, którzy startowali już na Mistrzostwach Polski kiedyś. Wygrywa Grzegorz Cukier, chyba po raz 6. Na stronie Empower.net jest numer telefonu, czy do mnie, czy ewentualnie w gazetach Kiw, jak wychodzi, to jest też numer do mnie. Lub mieszkańcy tutaj w Olsztyna, myślę, że mnie znają, to też odpowiednio nakierują, ale ogólnie siedzibę mamy na Gajewskich 9. No i może każdy przyjść, spróbować swoich sił, ale tutaj liczy się wytrwałość, bo tylko przy wytrwałości są wyniki. Nigdy nie ma po miesiącu jakiegoś dobrego wyniku, tylko to jest kwestia paru miesięcy, żeby wygrywać. Jak ktoś z boku się przygląda, to tak naprawdę myśli sobie, że tu chodzi tylko o to, żeby była siła w dłoni. Ale tak naprawdę na czym polega technika? Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Znaczy siła ma też znaczenie, ale w większości jednak technika, bo wystarczy odpowiednio nadgarstek skręcić i przeciwnik, który nie ma techniki, to już jest zdezorientowany i raczej zawsze odpuszcza. Wystarczy też łokieć przesuwać i wtedy się wkłada dużo mniej siły, bo wystarczy, że włożę 50% siły i mogę wygrywać potencjalnie z każdym, a gdybym nie miał techniki, to wkładam 100% siły i jednak jeszcze bym nie wygrał. Weronika Kubiak. Wygrywa Marzena Peter.